Nasi politycy obiecywali w kampanii wyborczej tańsze o połowę autostrady. Projekt miał być gotowy w ciągu kilku tygodni, a tymczasem minęły prawie 4 miesiące i na uzyskanie wypowiedzi jakiegokolwiek pracownika Ministerstwa Transportu nie ma żadnych szans. Podobno projekt wymaga dodatkowych analiz. Do przedwyborczych autostradowych obietnic powraca Witold Tabaka. Na autostradach tłumów nie widać. Co innego na okolicznych drogach lokalnych. Wolę minąć i jechać sobie godzinę dłużej, ale wiem, że przejadę i za darmo chociaż. Niech się wypchają z tymi autostradami swoimi. Była nadzieja, że przynajmniej na tych państwowych odcinkach autostrad będzie taniej. Łącznie to 283 km. Ministerstwo Infrastruktury obiecało, że za kilometr zamiast 20 groszy zapłacimy 10. Trwająca wtedy kampania wyborcza z obietnicami nie miała ponoć nic wspólnego. Chcemy, aby polskie autostrady były użytkowane przez kierowców. Chcemy, żeby były pełne samochodów. Projekt rozporządzenia miał być gotowy za kilka tygodni. Nie powstał do dziś. Na pytanie dlaczego, nikt z Ministerstwa Transportu nie zdecydował się odpowiedzieć przed kamerą. Rzecznik jest chory, a minister na urlopie. Dostaliśmy odpowiedź pisemną. Projekt rozporządzenia ministra transportu w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą jest konsultowany z ministrem finansów. Trwają analizy, trwają prace wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Transportu. Myślimy, że prace te zakończą się w przeciągu kilku tygodni. I znowu słyszymy o kilku tygodniach. Rząd obiecywał, że autostrady będą tańsze, no i do tej pory nic się nie działo w tym temacie. I ja jeżeli tak będzie, to na pewno nie będę korzystał z naszych autostrad. Efekt jest taki, że rozjeżdżane są lokalne drogi. W nocy hałas, że nie wiem. Niebezpiecznie przecież tutaj bardzo. Wąsko, tak? Coraz więcej wskazuje na to, że wprowadzenie obniżek w życie będzie tak długo odwlekane, aż wszyscy o tej obietnicy zapomną. Jeżeli minister finansów nie wyciągnie tych pieniędzy z kieszeni kierowców przez takie jak w tej chwili są stawki na autostradach, będzie musiał dołożyć te brakujące środki z jakiejś innej szufladki. Prawdopodobnie w tych szufladkach nie ma pieniędzy. W końcu obietnic z kampanii wyborczej nikt nie powinien traktować poważnie. Nie możemy mieć żalu tym bardziej, że ministrem nie jest już ten sam człowiek, który obiecywał, ba nawet resort zmienił nazwę. Nie ma już Ministerstwa Infrastruktury, jest za to Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Witold Tabaka, Panorama.